Cześć wszystkim, witajcie bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja nazywam się Broda, to jest Monster Legends, gra, o którą mnie prosiliście. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, moi drodzy, zasubskrybujcie i wrzućcie komentarz. My tymczasem, słuchajcie, będziemy tutaj grali sobie w ten Monster Legends. Ja już troszkę sobie pograłem. Liczę na wasze podpowiedzi, co mam robić tutaj w komentarzach. Będę przede wszystkim cele jakieś tutaj wykonywał. Muszę jakieś te habitaty, prawda, te światy sobie pobudować. Tutaj są, widzę, że dużo osób mnie lajkuje co jakiś czas i niestety te komunikaty mi się tu pojawiają. To jest bardzo, bardzo, bardzo denerwujące. Wygram na Facebooku, moi drodzy. No dobrze. Co my tu mamy? Farmy. To mamy, tego nie mamy, ale to są, słuchajcie... Dużo jest tutaj rzeczy, które musimy zrobić. Okej, jajka. Za 600 musimy zbudować. No niech będzie. Tutaj skolektujemy. Czwarty poziom. Okej. Bardzo fajnie. Achievement dostaliśmy. Tutaj niech kolejne jedzenie się dostaniemy. Możemy też dokarmić kogoś. Co tu jest? Click here. Build a habitat. Ok, czyli musimy jakiś habitat zrobić, tak? No niech będzie ten. Czemu nie? Proszę bardzo. Nie będziemy tego dzielić się na Facebooku tym habitatem. Moi drodzy. No nieźle, no. Mamy jakieś misje. Właśnie, no. A nie, bo to możemy przyspieszyć, ale to jeszcze potrwa minutę, więc spokojna głowa. No tu jakieś gemy dostajemy, pewnie za jakieś pieniądze. Możemy dokarmiać różne stworki. On ma który level? Możemy go dokarmić, zaraz będzie miał... Wow, anuluj, nie, co tu się dzieje? Boże, wszystko robią, żeby mnie zapraszać. No, zaraz będę miał miejsce, żeby tego potworka wziąć. Dobra, niech się tu wykluwa. Mamy bardzo mało pieniędzy. Ciekawe, czy jakiegoś potwora tutaj będziemy w stanie skrzyżować. Zobaczymy. O, 500 złota dostaliśmy, więc fajnie. No, ten habitat już się skończył. Tutaj jeszcze się zanim zbuduje trochę, to minie, ale spoko. Damy radę ogólnie. Super, szupcio. Proszę bardzo, ile to potrwa? Kiedy się to wykluje, no? 3, 2, 1 i start. Proszę bardzo. Rokilla. Rokille dostaliśmy. Nasz nowy podopieczny, Rokilla. Ci tutaj co? Dostaliśmy jajko, które się też będzie wykluwało. Z tego to co widzę, ale może jakieś inne habitaty by się udało stworzyć. Nature, fire. Tu mamy... Aha, tu level jest potrzebny do tego. No cóż. Dekoracje, powiększanie, treżery. Są jajka, jakie możemy zdobyć. Ale na razie to spoko. Spoko na jeża. Moi drodzy, to jajko się będzie wykluwać. A to jest Nature Monster. Okej, to jest Nature Monster, czyli musiałbym habitat dla natury, tak? Zbudować. Czyli tutaj. Dobrze. I teraz mogę go umieścić. Ale przecież umieścić. Aha, bo jeszcze nie wybudowany jest. Oj, przepraszam. Nie spojrzałem. Da się to jakoś wyłączyć, to powiadomienie. Nie chcę go otrzymywać. Patrzcie, nie ma niestety polskiego. To jest po angielsku gierka. Więc takie życie, no. Moi drodzy, umieścimy sobie. Trizard, tak się nazywa ten nasz potworek. Jak widzicie, tu jest trochę do zrobienia. Click habitat, tak? Must start clicking feed button. Ok, czyli musimy tego pana, z tego co widzę, nakarmić. Gdzie tu jest fit?
No i tu znowu jest zaproszenie, że możecie, słuchajcie, zagrać w tę grę. No jak widzicie, udało mi się go już tutaj rozwinąć. Mogę poprosić o więcej farm, mogę też je wybudować. Prawda? Możemy zbudować kolejną farmę. Jeżeli się nie mylę, X Habitat, to jest Nature, Fire, All Buildings, tu jest farma. Z chęcią wybuduję kolejną, moi drodzy. O właśnie. Wybudujemy sobie kolejną farmę i niech ona produkuje tam jakieś inne jedzenie. Okej. Okay. Prawda, weźmiemy to. 5 minut to zajmie, ale przynajmniej będzie tego jedzenia troszkę więcej. Fire and Earth. No okej, okay, no dobrze, niech będzie. Fire i Earth. Niech tutaj się zrobimy, zobaczymy co wyjdzie z tego połączenia. Jak z moim poziomem w ogóle? Widzę, że ktoś tu... Patrzcie, Paweł ma 65. Możemy też, mogę też odwiedzać wasze farmy, wasze monstery, więc dajcie znać, czy chcecie, żebym to robił. To może się okazać bardzo fajne. Potem będę tutaj usuwał w miarę tego, moi drodzy. Możemy pousuwać w sumie te clear. Właśnie, pousuwajmy sobie te wszystkie zarośla i tak dalej. No zajmie to 10 minut, więc troszkę się napracują oni, ale myślę, że będzie w miarę. Prawda? Czy ja mogę tu... Storage, book, storage. Co to jest storage? Aha, to jest to. Czy ja mogę tutaj, moi kochani, jakoś mogę powiększyć ten ekran? Mogę. No i to jest bardzo fajne rozwiązanie i bardzo mnie, słuchajcie, cieszy. Bardzo mnie to cieszy, bo dzięki temu będę mógł, słuchajcie, pokazywać wam tę grę w całej okazałości. O właśnie, tak ona wygląda. Ja się może tutaj usunę w górę. O, no i teraz to będzie o wiele lepiej wyglądało, prawda? Mogę tutaj przysłonić chociaż tylko. No i proszę bardzo. Tak jest lepiej, prawda? O wiele lepiej. Moi drodzy, niech się tu budują różne rzeczy. Mamy kolejny achievement. No ale to dopiero... Możemy przyspieszyć, prawda? Okej, okay, niech się tutaj wylęga, tak? Hedge, 5 minut będzie, to trwało. No ale to jest cały ten samouczek. Tu mamy cele. Speed up fire and earth hatching. Przecież ja to zrobiłem już. Aha. Tutaj umieścimy. Proszę bardzo, dostaliśmy za ten achievement troszkę złota i gemów. Collect habitat. Select the habitat, czyli to jest środowisko. And then click collect. Rozumiem. Aha. Okej, okay, czyli ja za to dostaję pieniądze. Rozumiem, im więcej ich mam, tym więcej monet. Bardzo dobrze wiedzieć. W takim razie. Jest za 30 minut, prawda? 1000 zł, ale za 30 minut będę miał dość dużo jedzonka. Tutaj już collecting, prawda? Doświadczenie zdobywam również. Bo prawda, te światy będę powiększał sobie. Mogę naszego gościa tutaj dokarmić. Będzie miał kolejny level, już jest takim mocniejszym smoczkiem, więc fajnie. Okej, okay, no ten krzaczek mam usunąć, niech będzie. Co muszę tu zrobić? W to kliknąć i upgrade. O proszę, mogę... Okej, okay, rozumiem. Upgrade'ować też habitaty. Aha, dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć, że coś takiego jest możliwe. Moi kochani, więc już się powoli uczymy tej gry. Mam nadzieję, że przypadła wam ona do gustu, więc zostawcie łapkę w górę. Też możecie mnie zapraszać do znajomych. Widzę, że tutaj są moi znajomi. Oj, oj, oj. Troszkę mi się gra przełączyła przez to. Dobra, zróbmy tak. No, wszyscy. Widzę, że tu większość z was gra w tę grę, więc nawet fajnie. Bardzo mnie to cieszy. Będę mógł was odwiedzać, więc to jest też super. Co jakiś czas. Na razie skoncentrujmy się na rozwijaniu tej tutaj wioski.
Mam nadzieję, że się uda coś tu pobudować. Tu się zaraz skończy ten burz. Właśnie. Ale za to, czekajcie, myślę, że to rozwiniemy, nie? Proszę bardzo. Kolejny quest wykonaliśmy, już nie mamy budowniczych. No te roki to się bardzo długo, z tego co widzę, niszczy te skały. Co my mamy? Click the breeding mountain on the ultra breeding tree. Nature and Earth, słuchajcie. Dobra, niech będzie. Zawsze to będziemy levelować dzięki temu. Fajnie, no mamy zasoby finansowe też dość pokaźne. Tu nam się ulepsza świat. A, ulepszmy, słuchajcie. 7 level dostaliśmy. Mamy świat ulepszony, z tego co widzę. Więc fajnie, no. Tutaj dostaliśmy troszkę surowców, tak, żywności. Będziemy tutaj zbierać kolejne. Mamy już dość złota. Moi drodzy, to by było na tyle. Ja wam dziękuję bardzo serdecznie za polecenie tej gry. Zostawcie łapkę w górę. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie jeszcze, żebym nagrywał. Myślę, że przynajmniej 3 filmy z tej gry będą jeszcze. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa, cześć moi drodzy.